Teresa i Jan, tych dwoje późniejszych świętych i doktorów Kościoła, zostało pozyskanych przez opatrzność dla dzieła odnowy Karmelu. Najpierw na drogę reformy wkroczyła święta Teresa, a następnie święty Jan. Za cenę wielu trudów i cierpień nawiązali oni do pierwotnych inspiracji Karmelu i wcielali je w życie nowo zakładanych klasztorach. Tak zrodził się zakon karmelitanek bosych i zakon karmelitów bosych. Teresa odkryła swoją duchową drogę w kontakcie z rzeczywistością Kościoła. Chce mu służyć, żyć w nim, miłować go i bronić. Chce pomagać od wewnątrz, modlitwą, ofiarą, milczącym promieniowaniem poprzez świadectwo życia. Dla niej Chrystus jest przyjacielem, a modlitwa relacją przyjaźni z Nim. To w Nim się zakochała i w Nim osiągnęła szczyty mistyki. Pociągała ją tajemnica człowieczeństwa Jezusa i będzie się jej trzymać wiernie. Bóg Teresy to osoba, która czuje, wzrusza się, płacze i śmieje. Jednocześnie przekracza wszelkie granice w miłości do człowieka. Wierny po wieczność. Także u świętego Jana człowiek i Bóg, ich wzajemna relacja to istota życia. Jan, poeta i mistyk, mówi nam, że Bóg jest źródłem, z którego tryska nasz strumień życia. Mistyczny doktor zna to źródło, choć dobywa się ono wśród nocy. W swoich pismach wskazuje nam drogę ku niemu, czyli tak naprawdę ku własnemu wnętrzu, które zamieszkuje sam Bóg.